wymyślam sama. No jeżeli temat jest konkretny, jak na przykład na wystawie w Jaszczurówce, no to staram się pracować nad tematem. Czasami ludzie chcą, żeby malować jakieś takie obrazki, które są no już takim ikonograficznym wzorcem, jak Matka Boża Częstochowska, czy Jaworzyńska, czy jeszcze inne, prawda, albo konkretne jakieś zamówienia. Patron kogoś, prawda, i często właśnie bywa tak, że ludzie zamawiają jakieś konkretne tematy. Ja też lubię sobie sama wymyśleć i no tu jest taki problem, że trzeba, jak się maluje na szkle, no trzeba znaleźć jakąś taką formę swoją, no, trzeba tą formę uprościć, trzeba ubrać te postacie, prawda? I to ja staram się jakoś trzymać tradycji malarstwa na szkle starego i właśnie tam, na tych obrazach, forma była bardzo prosta, uproszczona. No czasami ktoś by powiedział, że prymitywna, no, ale one miały jakiś taki swój urok. Dla mnie na przykład takim współczesnym ideałem nie jest to wprawdzie malarstwo na szkle, ale coś, co mnie fascynuje, to są mozaiki Marco Rupnik, które możemy podziwiać w centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. I to jest właśnie absolutny kunszt w takim współczesnym przedstawieniu tematów religijnych. Coś, co jest dla mnie takim ideałem jakby. No, ale to jest inna technika, to jest mozaika, więc ja się muszę trzymać swojej techniki.